Przed nami zaduszki. W całej Polsce trwają przygotowania do święta zmarłych. Pielęgnujemy groby i pomniki bliskich. Na polskich cmentarzach jest jednak bardzo wiele grobów zapomnianych, takich, których nikt już nie odwiedza. To jest 43 hektary starych powązek i naprawdę jest wiele, wiele zapomnianych grobów, mogił i po prostu staramy się pomóc tam, gdzie możemy. Do akcji włączyły się stowarzyszenia Signum Temporis, Młodzi dla Polski, Koliber Serenissima czy Klub Jagielloński, wspierani przez wydawnictwo Dwa Kolory. Rok temu, kiedy akcja ruszyła, groby porządkowało zaledwie 60 osób. Teraz chętnych jest dwukrotnie więcej. Pielęgnowali groby uczestników Powstania Listopadowego, Styczniowego czy Bitwy Warszawskiej. Hercerze sprzątali też mogiły powstańców warszawskich oraz symboliczne mogiły pomordowanych na wschodzie i niemieckich obozach koncentracyjnych. To przede wszystkim mówienie młodym ludziom o tym, że mamy być z czego dumni. Właśnie stąd ta akcja, kampanie dumy, stąd ta nazwa. Każdą grupą opiekuje się student, którego zadaniem jest opowiadanie o historii danego żołnierza. I tak młodzi dowiadują się, kim był Jan Rodowicz Anoda czy Eugeniusz Lokajski. To ważne, żeby po prostu pamiętać o tych ludziach, którzy zrobili tak wiele dla Polski. I żeby sprzątać groby, które może nie są w najlepszym stanie, o które tutaj właściciele czy zwykli ludzie po prostu nie zawsze o nich pamiętają. Gdyby nie oni, to nie żylibyśmy teraz w wolnej Polsce. Na warszawskich powązkach okazałe pomniki mają komunistyczni dygnitarze, oprawcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ich ofiary, jak generał Emil Fildorf Niel, mają symboliczne mogiły. Ich szczątków wciąż nie udało się odnaleźć. Oni zostali zrzuceni do bezimiennych dołów śmierci. Myślę, że w te szczególne dni też nasza szczególna pamięć powinna ich właśnie dotyczyć. Powinniśmy zapalać lampki w miejscach, gdzie byli mordowani. Pod grobami komunistycznych aparatczyków pochowano 155 bohaterów podziemia z lat 1945-1956. Dołów śmierci, takich jak warszawska Łączka, jest w całej Polsce więcej, ale wiedza o ich lokalizacji jest ograniczona. W całej Polsce 1 listopada będą zbierane środki, aby zbadać amerykańskie archiwa i odnaleźć mogiły żołnierzy Henryka Flamę, pseudonim Bartek. Zachęcam do udziału w tej kwestii i dzięki temu zlokalizowania żołnierzy jednego z naszych największych bohaterów. Tutaj na warszawskiej Łączce miało powstać mauzoleum żołnierzy wyklętych, ale nie powstało, bo w III RP żołnierze ci często wciąż pozostają wyklęci. Młodzi patrioci wyrażają wdzięczność bohaterom m.in. porządkując ich mogiły. Są jednak zapomniani bohaterowie, którzy swoich mogił w ogóle nie mają. Dzisiaj zasadne jest pytanie, czy w wolnej Polsce uda się uhonorować żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Bartłomiej Graczak, Telewizja Republika.